Dzień dobry moi kochani, z tej strony Płodny Bigos, a to pierwszy odcinek z The Sims 4 Cast Challenge. No i tak, w końcu doczekaliśmy się tego, jakby to powiedzieć, wiekopomnego, nie, takiego wielkiego wydarzenia, czy coś takiego. W końcu na moim kanale pojawiła się czwórka. Słuchajcie, bardzo długo szukałem czegoś, co mógłbym znaleźć w czwórce, co mógłbym wam pokazać. No i padło na kas od momentu, kiedy zacząłem pobierać modę. Dobra, dzisiaj zrobimy sobie metamorfozy Bigosa. Tak jak wspominałem wam w filmie informacyjnym, metamorfozy Bigosa są takie, że ja nie zmieniam waszych simów, tylko zmieniam nie ubranie, włosy, ewentualnie skina i tak dalej. Na pierwszy rzut... Aha, słuchajcie, no jeszcze już chciałem mówić o simce, a jeszcze nie wytłumaczyłem wam jednego. Bardzo przepraszam, ale nie wspomniałem wam o tym, że ja nie mam wszystkich pakietów i akcesoriów i tak dalej. Jeżeli ubierzecie simkę na przykład całą w wampiry, albo na przykład całą w... co tam jeszcze było? W dzień w spa, to ja nie zobaczę tych ubrań. No niestety nie mam tych pakietów i nie wiem, kiedy będę je miał. Zobaczymy, czekam na jakieś fajne promocje, a... żeby nie było już potem nieporozumień, to w opisie filmu macie wypisane wszystkie, które mam i których nie mam, więc możecie to uwzględnić przy robieniu simów, ale nie musicie, bo tak jak teraz właśnie pobrałem Alicję Nowak i tam były jakieś obiekty, no i one zostały usunięte, no i dobra, no nic wielkiego się nie stało, tak? No ale przechodząc już do naszej simki, dzisiaj weźmiemy sobie, widzicie tu już raz, dwa, trzy, cztery, pięć... 15 simów jest, dobrze policzyłem, mam nadzieję, no 15 simów już jest do metamorfoz i na pierwszy ogień idzie simka o imieniu Alicja Nowak. No i właśnie tutaj jest dzień spa, którego ja nie mam, no ale nic się nie stało, ja nie powiedziałem wam o tym i mam nadzieję, że autorka tej simki, czyli Victoria21, się na mnie nie obrazi, że wziąłem tą simkę, pomimo że chyba tam buty nie działają. Dobra, czytamy opis Alicji. Alicja Nowak jest nastoletnią simką. W poprzedniej szkole nie miała znajomych z powodu swojego wyglądu. Była tak piękna, że podobała się wszystkim chłopakom, a dziewczyny jej nienawidziły. Stwierdziła, że w nowej szkole nie może tak być. Przestała się czesać i dbać o wygląd, ale to nic nie dało. Nowe koleżanki teraz jej nie zazdrościły, ale zaczęły ją wyśmiewać. Stwierdziła, że znów zacznie dbać o wygląd i da im popalić. Mam nadzieję, że jej w tym pomożesz. Oczywiście, że pomożemy Alicji. I tutaj jest napisane, że Alicja jest nastoletnią simką, ale... Pobierzemy sobie ją. Połącz. Mamy dwie takie same simki, żeby potem sobie zrobić, wiecie, taki look, jak wyglądała wcześniej, jak wyglądała później. A jest młodą dorosłą, bo tam było w opisie, że jest nastolatką. No ale no, powiedzmy sobie, że może... No ja nie zmieniam simów, więc nie klikam tutaj, żeby była nastolatką, no ale no, powiedzmy sobie, dużej różnicy jakoś super nie ma. Dobra, przejrzyjmy sobie stroje Alicji. W ogóle Alicja jest bardzo ładną simką, zobaczcie. Ma zielone oczka. W ogóle oczy mam te, które wy ustawiacie, takie defaultowe, to mi się już zmieniają na takie z modów. Nie wiem, kiedy pobrałem moda, żeby mi się oczy zmieniały, ale dobra. W ogóle ma strasznie taki śmieszny nos trochę, taki trochę zadarty, taki malutki, fajny. Czerwone włosy, więc spoko. Spróbuję jej dać podobne. No i tak, jeżeli chodzi o stroje, no to taki dosyć szary ten strój, taki, nie? No i bez butów jeszcze, no ale spoko, damy radę. Także tak wygląda na co dzień. Ja będę zmieniał wszystkie stroje, wszystkie oficjalne i tak dalej, bo też ktoś tam się pytał o to. W oficjalnym ma taką suknię z chyba miejskiego życia, jakoś tak? Tak jest ubrana na sportowo. Całkiem spoko, no ale zmienimy. O, ma te króliczki do spania. Fajnie. Fajnie wygląda. Imprezowo.
No imprezowo może być, całkiem okej. No te buty tak trochę mało, tak młodzieżowe, no ale dobra. No i na basen tak wygląda. Także co? Aha, i jeszcze jakie ma cechy? I Alicja jest tak, przyjaciółką świata, czyli ma cechy kontaktowa, jest dobra, towarzyska, jest geniuszem. No proszę bardzo, ładna i geniusz, to się często nie zdarza. No to co, to ja się biorę za metamorfozę, a wy widzicie to wszystko w przyspieszeniu. Through the highways and on.
is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. Okej, słuchajcie, jestem z powrotem. Straszny miałem problem z pewnymi rzeczami. Nie wiedziałem, że to jest aż takie trudne i takie stresujące, jeżeli ma się świadomość tego, że ktoś to ogląda. No ale słuchajcie, dałem radę. Nie dawałem jej skina. Nie dawałem jej skina z... Bo ja te skiny mam. Widzicie, trochę tych skinów już tutaj jest, ale one są strasznie brzydkie. Na przykład ten. No, strasznie wygląda ta simka. Tutaj... No może trochę lepiej, ale te skiny są takie, nie wiem, o, zobaczcie, no to już w ogóle był hardcore. Tu jedynie, ale mi się wydaje ta simka taka blada, nie? Nie wygląda tak trochę blado? Tak się wydaje, nie wiem, no. Brakuje mi jakiegoś takiego, wiecie, fajnego, ładnego skina, gdzie sim wygląda ładnie i nie jest to tak brzydkie jak, o. Tutaj. No, zobaczcie to, co się dzieje, więc nie dawałem jej skina, nawet takiego na twarz. I mam jeszcze te rzęsy, takie wiecie, z gry, takie tutaj te zlepione i nie wiem, jak się tego pozbyć. Miałem ten mod, ale nie wiem, on się zepsuł, nie wiem, nie mam pojęcia, co się z nim stało, ale w każdym razie nie ma go. No i ubrałem ją tak. Myślę, że całkiem spoko. Zostawiłem jej mniej więcej takie same włosy. Tak wyglądała wcześniej. Tak wygląda teraz. Myślę, że całkiem spoko wyszło. Właśnie ubrałem jej, od razu wiedziałem, żeby jej ubrać ten, znaczy od razu jak ubrałem, to od razu wiedziałem, że ten, ta bluzka, ten crop top, że jak to tak się nazywa, jakoś tak, i ten, ta kurtka, czy jakby to nazwać, ta czerwona, idealnie pasuje do niej, taka młodzieżowa trochę, no i do tego wiadomo, rurki i buty na koturnie, czerwone i w ogóle tu jeszcze są pomalowane paznokcie, więc super, no tak dziwnie wyglądają z tyłu te buty, ale powiedzmy, że nieważne. Z wizytowym miałem też taki delikatny problem, bo z jednej strony chciałem zrobić, żeby to było, wiecie, takie trochę poważne, bo wiadomo, bo to jest, no, wizytowe jednak, ale dużo też właśnie przymierzałem jej takich, wiecie, takich strasznie krótkich, w sumie ta też jest krótka, ale takich mocno przylegających, nawet krótszych i ostatecznie wybrałem taką małą, czarną, z takimi z butami na obcasie, myślę, że całkiem spoko. Myślę, że makijaż też całkiem spoko się udał, chociaż wiadomo, ja nie jestem ekspertem w jakimś makijażu, no ale powiedzmy, że coś tam klikłem, tak? Klikłem, tak. Tak jak Baśka Blok kiedyś klikła, tak jak klikłem i jest. W sportowym też jakoś super problemu nie miałem, rosze rany ostatnie, które pobrałem, genialne buty, strasznie mi się podobają. Jakaś bluzka, w ogóle tej bluzki mam ileś tam rekolorów, ona jest tak
tak dobrze zrobiona, moim zdaniem. Fajnie, fajnie wygląda. Do tego ombre spodnie, bo przecież ombre musiało gdzieś wystąpić, więc wystąpiło tutaj. Takie trochę kiczowate, ale no ona jest nastolatką, może mieć. No i do tego okulary przeciwsłoneczne. Ja bardzo lubię, jak simowie biegają, na przykład wiecie, na rano i tak dalej, i mają założone okulary przeciwsłoneczne. No to super wygląda. Do snu też nie miałem jakiegoś super większego problemu. To jest zestaw jeden, znaczy jeden zestaw, ta bluzka i te spodnie były razem, gdzieś tam pobrane, nie mam pojęcia gdzie, ale u kogoś na pewno. Myślę, że całkiem spoko i zostawiłem jej te kapcie założone takie, jakie miała. Imprezowe, słuchajcie, też miałem problem, bo większość rzeczy wydawało mi się, że wyglądają na niej taki żdirowato strasznie. Wiem, straszne słowo, ale no tak mniej więcej mi się wydawało, że tak wygląda. Myślałem bardzo długo nad sukienką, taką jakąś tutaj była taka strasznie świecąca. I od razu jak o niej pomyślałem, o tej simce, to już od razu miałem ją w głowie, ale tak jakoś średnio wyglądała. Także dałem jej taką, trochę tutaj rozkroszowaną, mam nadzieję, że tak to się nazywa. Czarna, ale nie było innych kolorów, ale wydaje mi się, że całkiem spoko wygląda w ogóle. Zobaczcie, jakie ma obcasy tutaj. Jakieś takie zakończenie całkiem śmieszne, no ale całkiem spoko. Paznokcie wszędzie dawałem. Ja, jeżeli chodzi o biżuterię damską, to będzie źle brzmiało. A nawet i swoją, to wolę srebrny, no ale wszędzie jakoś taki bardziej pasował złoty i tam gdzieś w butach nawet gdzieś złoty występował, więc wszędzie dostawała złote jakieś dodatki. Tu w ogóle, słuchajcie, tu jej chyba dałem jako jedyny błyszczyk, bo tak to wszędzie szminka. Te kolczyki są tak ładne, słuchajcie, takie proste róże, a tak fajnie wyglądają, naprawdę super. W ogóle mam nadzieję, że podobają wam się jej włosy, bo też miałem problem z dobraniem takiego koloru, jaki ona ma. Bo większość tych włosów tak dziwnie wyglądała strasznie. Znaczy te włosy są śliczne, tylko że nie w kolorze właśnie tego czerwonego, rudego. Nie, no bardziej taki czerwony. No, także tak wygląda na imprezę. No i do pływania dałem jej strój dwuczęściowy, bo jak skoro jest chudzinka, to nie będę przecież jej zakrywał całego ciała jednoczęściowym, chociaż jednoczęściowy też mam jakieś takie w miarę ładne. Nad tym też myślałem, bo ten też ładnie, spoko wygląda. Ale tak dziwnie wyglądają z tyłu te paski, więc dałem jej ten i tyle. A, i brwi jej też nie zmieniałem, bo brwi też nie mam jakichś takich super, ale wydaje mi się, że całkiem spoko wyszła. Także tak wygląda teraz, tak wyglądała wcześniej. Myślę, że... oj, chyba głos się zmienił. Dziś musiałem tam przesunąć, posunąć, nieważne. Także tak wygląda moja simka. Mam nadzieję, że podobało wam się pierwszy odcinek z The Sims 4 Cast Challenge i nie za bardzo się ośmieszyłem, pokazując wam taką simkę, a nie inną, bo patrzyłem też na różne filmiki z Cast Challenge. No i część naprawdę sztosik, nie? Tam robią takie rzeczy, że ogień, ale niektóre simki tak brzydko wyglądają, że ogień, no ale tu niestety te brwi mi tak przeszkadzają, bo są takie mocne, no ale ja mam jeszcze gorsze. Znaczy jeszcze gorsze, ładne mam, tylko że nie dla tej simki, bo właśnie ona musi mieć pod kolor, tak? A no takich nie mam. Także wydaje mi się, że całkiem spoko jak na pierwszy raz. Mam nadzieję, że za bardzo mnie nie zjedziecie za tą simkę i tak, jeżeli chcecie, żebym przerobił waszych simów, to wysyłajcie simów z hashtagiem Metamorfozy Bigosa aktualnie do tego challenge'u. Do innych challenge'y będę mówił w osobnych filmach, albo macie wszystko w opisie, albo jest też filmik informacyjny, jakie challenge'e podjąłem i jakich simów możecie wysyłać i pod jakimi hashtagami. Także ja wam serdecznie bardzo dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną. I że
I mam nadzieję, że nadal mam nadzieję, że mnie nie za bardzo zjedziecie w komentarzach. Ale pamiętajcie, że to mój pierwszy raz i się stresowałem. Znaczy stresowałem, dużo powiedziane. No ale dobra. Jak mnie zjedziecie, to najwyżej, nie wiem, zakończymy serię. Nie no, nie zakończymy. Ja tu muszę jeszcze pokazać, jak umiem Simsy. Także co, jeszcze raz wam bardzo dziękuję. Dziękuję też Wiktorii za wysłanie simki. No i co, ja simów chyba nie będę udostępniać w galerii. Możecie mi w sumie napisać w komentarzu, czy udostępniać, czy nie. No bo no ona jest w modach, tak? I jak ktoś nie będzie miał tych samych modów co ja, no to dostanie gołą simkę tak naprawdę. No jak chcecie, wasza decyzja, bo ja będę simów simki i tak zapisywał. No bo nie wiem, może gdzieś tam potem zrobimy sobie jakieś podsumowanie tego albo coś. Także tyle na dzisiaj. Ja wam bardzo dziękuję. Zapraszam także na inne serie, na mojego Facebooka, Snapchata, Instagrama, Hitboxa. Wszystkie linki do moich mediów społecznościowych macie w opisie. Wszystko jest w opisie. Także trzymajcie się i pa! A i jeszcze jedno. O. Pamiętajcie, żeby kliknąć dzwoneczek, tak? To jest straszne, ale no niestety YouTube tak teraz działa, że możliwe, że nie powiadomi was o nowych filmach, jeżeli nie klikniecie koło napisu subskrybuj albo subskrybujesz, tam jest taki dzwoneczek, trzeba go kliknąć i kliknąć, żeby dostawać powiadomienie o nowych filmach. Dobra, to już wszystko. Także jeszcze raz wam bardzo dziękuję, trzymajcie się i pa!